Mamy tu wykres pudełkowy pokazujący wiek uczniów uczestniczących w imprezie urodzinowej. I w tym filmie chciałbym, żebyśmy poćwiczyli interpretowanie takich wykresów. Tutaj mamy pięć różnych zdań. Możecie teraz zatrzymać ten film i przyjrzeć się tym zdaniom, i zastanowić się, które z tych zdań w oparciu o informacje zawarte na tym wykresie są na pewno prawdziwe, które są na pewno fałszywe. A przy których brakuje nam informacji, żeby cokolwiek powiedzieć, bo mogą być zarówno prawdziwe, jak i fałszywe. Ok, zastanówmy się teraz wspólnie nad tymi stwierdzeniami. Pierwsze zdanie mówi: że wszyscy uczniowie mają mniej niż 17 lat. Widzimy tutaj, że maksymalny wiek ucznia, czyli prawy koniec prawego wąsa, wynosi 16, czyli to zdanie jest na pewno prawdziwe: wszyscy uczniowie mają mniej niż 17 lat. Następne zdanie. Przynajmniej 75% uczniów ma 10 lat lub więcej. Jak się przyjrzymy wykresowi, to wygląda na to, że to prawda, bo dziesiątka to wartość, która leży na początku drugiego kwartyla. To jest drugi kwartyl. W drugim kwartylu znajduje się 25% liczby uczniów. Czasami nie jest to dokładnie 25%, powiedzmy, że około z dokładnością do błędu wynikającego ze sposobu obliczeń, około 25% liczby uczniów znajduje się w trzecim kwartylu i około 25% liczby uczniów znajduje się w czwartym kwartylu. Czyli wygląda na to, że dziesięcioletni uczniowie i starsi rzeczywiście stanowią 75% całości. Tak naprawdę to mogą się znajdować uczniowie dziesięcioletni nawet w pierwszym kwartylu. Według mnie możemy przy tym zdaniu zaznaczyć, że to prawda. Może, żeby było lepiej widać, o co chodzi, przyjrzyjmy się jakimś konkretnym przykładom. Na podstawie tego wykresu nie wiemy, ilu jest dokładnie uczniów, więc musimy wymyślić jakieś liczby. No to wymyślamy. Mediana wynosi 13, to wiemy na pewno, czyli gdybyśmy mieli nieparzystą liczbę uczniów, to 13 byłoby liczbą środkową. No i niech tak będzie. I powiedzmy, że po każdej stronie będą trzy liczby. Wymyślamy jakiś przykład zestawu danych, żeby się czegoś na tej podstawie nauczyć, żeby zrozumieć, jak działają różne typy zbiorów danych, które mogą być opisane przez dokładnie taki wykres. Jedziemy dalej. 10 to środek dolnej połowy danych. Tutaj musi być 10. 15 to środkowa liczba górnej połowy danych. To nam mówi wykres. Mówi nam też, jakie jest minimum w tym zbiorze. Minimum to 7. Maksimum to 16. Tu musi być 7, a tutaj 16. W tym miejscu może być jakakolwiek liczba większa lub równa 10 i mniejsza lub równa 13. Może być 10, może być 11, 12 albo 13. Obojętnie jaka tu będzie liczba, nie zmieni to mediany naszego zbioru danych ani median połówek dolnej i górnej, czyli granic pomiędzy kwartelami. Cokolwiek tu wstawimy, nasz wykres nie ulegnie zmianie. Tak samo tutaj może być którakolwiek z liczb 13, 14 albo 15. Sprawdźmy teraz, jak ma się do tego przykładu zdanie, przynajmniej 75% uczniów ma 10 lat lub więcej. Uczniowie 10-letni lub starsi to wszyscy ci od tego 10-latka do końca. Jest ich w tym przypadku 6 na 7. Możemy wymyślić inny przykład, pasujący do tego samego wykresu. Spróbujmy jak najbardziej zmniejszyć liczbę dziesięciolatków, ale żeby zbiór danych pasował do wykresu. Powiedzmy, że uczniów jest ośmioro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wiemy, że minimum wynosi 7, że maksimum równa się 16. Wiemy, że średnia z tych dwóch wartości to 13. Mamy parzystą liczbę danych, czyli mediana nie jest jedną z naszych danych. Tylko średnią z dwóch danych, dwóch środkowych, czyli średnia z tej i tej liczby musi się równać 13. Tak samo wiemy, że średnia z tej i z tej liczby musi wynosić 10, a średnia z tej i z tej liczby musi wynosić 15. No to wymyślmy jakieś liczby pasujące do tych wszystkich średnich. Chociaż właściwie to nawet nie musimy tu wpisywać żadnych liczb, żeby odpowiedzieć na to drugie pytanie. Na pewno ta liczba. Będzie równa lub większa niż 10 i wszystkie liczby od niej w prawo tym bardziej będą równe lub większe niż 10. I w tym przypadku 10-latków i starszych jest dokładnie 75%. Jeżeli założymy, że tu jest uczeń, który ma mniej niż 10 lat, to 10-latków i starszych jest dokładnie 75%. Teraz już zupełnie jestem przekonany, że to zdanie jest prawdziwe żeby ten przykład był bardziej namacalny, wpiszmy tu jakieś liczby. Na przykład ten ma 9 lat, wtedy ten musi mieć 11, żeby średnia się zgadzała. Ten uczeń może mieć na przykład 12 lat, wtedy ten musi mieć 14, żeby mediana wynosiła 13. Niech ten też ma 14, a ten 16. Albo możemy inaczej. Tych dwoje może mieć po 15 lat. Ważne jest, żebyśmy nie zmieniali tych kolorowych liczb, bo one odzwierciedlają informacje zawarte na wykresie. Ok, czyli w oparciu o informacje z tego wykresu stwierdzamy, że to zdanie jest prawdziwe. Następne zdanie. Jest tylko jeden uczeń siedmioletni. W tym pierwszym wymyślonym przez nas przykładzie rzeczywiście jest tylko jeden siedmiolatek. Najstarszy, szesnastolatek, też jest tylko jeden. Następne zdanie pyta nas o jedynego szesnastolatka. W takim przypadku jak ten, obydwa te zdania byłyby prawdziwe. Zdecydowanie jesteśmy w stanie skonstruować taką liczbę uczniów i ich wiek, które są zgodne z tym wykresem pudełkowym z wąsami, żeby te dwa zdania były prawdziwe. Ale pytanie brzmi: czy jesteśmy w stanie skonstruować taką liczbę uczniów i ich wiek w zgodzie z tym wykresem, żeby te dwa zdania nie były prawdziwe? Jasne, że jesteśmy. Medianę musimy mieć równą 13. Powiedzmy, że 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu musi być 10. Mediana dolnej połowy danych. Tu musi być 15. Tutaj 7. A tu 16. No i tutaj też może być 7. Nie musi być, ale może. Tu może być 7, 8, 9 albo 10. A tutaj również może być 16. Może też być 15, ale może być 16. No i skonstruowaliśmy nasz zbiór z danymi. Tutaj i tutaj może być dowolna z liczb 10, 11, 12 lub 13. Tutaj i tutaj może być 13, 14 lub 15. Ważne jest, że do tego wykresu może pasować zestaw danych, w którym jest wiele siódemek i wiele szesnastek. Ale może również pasować taki zestaw danych, w którym jest tylko jeden siedmiolatek i jeden szesnastolatek. Zatem w obydwu tych przypadkach po prostu nie wiemy. Tutaj też nie wiemy. I ostatnie zdanie: dokładnie połowa uczniów ma więcej niż 13 lat. Jeżeli spojrzymy na ten przykład, to widać, że trójka z siedmiu uczniów ma więcej niż 13 lat. To nie jest połowa, trzy siódme to nie jedna druga. W tym drugim przykładzie rzeczywiście dokładnie połowa uczniów ma więcej niż 13 lat. Bo mamy parzystą liczbę uczniów i jednocześnie żaden z nich nie ma 13 lat. Gdyby przy parzystej liczbie uczniów któryś z nich miał 13 lat, to tych 13 latków musiałaby być parzysta liczba, żeby mediana wynosiła 13. I wtedy starszych niż 13 byłoby znowu mniej niż połowa. Tak czy inaczej, jest możliwe, że dokładnie połowa uczniów jest starsza niż 13 lat, ale jest również możliwe, że to nieprawda, że starszych niż 13. Nie jest równo pół, że jest ich mniej niż pół. Czyli w tym ostatnim zdaniu również odpowiedź brzmi: nie wiemy. Mam nadzieję, że było to dla Was interesujące. Czasami w statystyce kusi nas, żeby ocenić coś szybko na oko. Widzimy z wykresu, że coś mniej więcej się zgadza, i bywa, że taka ocena wystarczy, ale bardzo ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, jakie oświadczenia na podstawie danych możemy konstruować z całkowitą pewnością, a jakich nie możemy. I bardzo ważne jest też, kiedy patrzymy na dane statystyczne, żeby mieć świadomość, że dane nie zawierają w sobie informacji, o którą pytamy. Wtedy jedyną wiarygodną odpowiedzią jest nie wiadomo.